z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy ze faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus odpowiedział: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie. Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom, chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Oto słowo Pańskie. Jednym z głównych tematów Słowa Bożego, zwłaszcza pierwszego czytania do Koryntian, ale także jednym z głównych tematów głoszenia Ewangelii jest nawrócenie. I przedziwna sytuacja w Koryncie. Koryntianie, którzy usłyszeli Słowo Boże od Pawła, przyjęli to Słowo bardzo mocno. Rzeczywiście wzięli to Słowo sobie do serca i rzeczywiście uwierzyli w Jezusa głoszonego przez Pawła. Prawdopodobnie widzieli też znaki, bo wiemy, że też pierwszy wiek to często też znaki uzdrowienia, wskrzeszania. Do dzisiaj zresztą obecne w Kościele. Można było powiedzieć, że Koryntianie w pewnym sensie zachłysnęli się tym nawróceniem. W pewnym momencie, kiedy odwrócili się od swoich grzechów, od swojego złego postępowania, to nagle wydawało im się, że teraz są kimś zupełnie innym, że są zupełnie z innej gliny. I kiedy czytamy list świętego Pawła do Koryntian, te dwa listy, to widzimy, jak Paweł zmaga się z ich tych nawróceniem, że się wyrażę, a raczej z postawą pychy, która może niekiedy towarzyszyć człowiekowi, tak jakby to od niego wszystko zależało. I dlatego święty Paweł pisze: cóż ty masz, czego byś nie otrzymał? Powiadali mocni, jesteśmy uznani, my, Paweł, którzy żeśmy wam głosili, za śmieć tego świata. Wszystko jesteśmy gotowi uznać za śmieć, ale i my jesteśmy uważani przez ten świat jako ci, którzy są pomyleni, którzy pogubili, którzy nie nadają się do codziennego życia. Jest takie niebezpieczeństwo, że człowiek wierzy we własne siły. Można by było dawać przykłady wielu, którzy zmagali się z nałogiem alkoholu. I kiedy byli na jakiejś terapii, czy może sami udało się im powstać z tego nałogu, to w pewnym momencie, kiedy zauważyli, że są mocni, to tu zaczynał się ich upadek. To jest ciekawa rzecz, że do nawrócenia trzeba pokory. Pokora jest stanięciem w prawdzie. Tymczasem diabeł jest tym, który będzie serwował pychę. Pycha to jest udawanie kogoś, kim się nie jest. Zobacz, jesteś mocny. Zobacz, już wytrzymałeś cały tydzień. Zobacz, już rok nie pijesz. Oczywiście tutaj możemy rozumieć nie tylko jako alkoholizm. Możemy tutaj wstawić każde zniewolenie człowieka, każdy nałóg. To może być pornografia, to może być hazard, to może być pracoholizm. I pewnie każdy z nas mógł włożyć swoje. I kiedy przychodzą takie pokusy, pokusy takiej pychy, patrz, jak ci się udało, patrz, jaki jesteś dobry, patrz, jaki jesteś lepszy jak inni, to wtedy bardzo szybko przychodzi upadek. I święty Paweł napomina Koryntian: cóż ty masz, czego byś nie otrzymał?
czemu się chełpisz? Czemu się chełpisz tą wiarą? Czemu się chełpisz tym nawróceniem? Tak jakby to była Twoja zasługa. Dlatego postawą chrześcijańską, właściwą postawą chrześcijańską jest postawa pokory. Pokory to znaczy, że człowieka, który wie, że wszystko, cokolwiek jest dobre, otrzymał od Boga. Jak Bóg da, jak Bóg pozwoli. Tak się kiedyś mówiło. Dzisiaj raczej mówimy, ja zrobię to, 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 to. Mam plany takie, siakie, owakie. Moim zdaniem i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś uciekło to odniesienie od Boga, do Boga. Rzeczywiście w świecie, w którym żyjemy, ja jest na pierwszym miejscu. I te ja niekiedy urasta do rangi, można by powiedzieć, prawie Boga, który decyduje, który ma wrażenie, że jest tak mocny, tak silny, że cały świat leży u jego stóp, że już może robić wszystko, co tylko pomyśli. Dlatego Jezus mówi przez świętego Pawła o tej pokorze nawrócenia. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z wojowników Maryi też przeżyło takie nawrócenie. I pewnie w wielu środowiskach, dotychczasowych towarzystwach wielu z Was jest uważanych za dziwaków, może za świętoszków, może za jakichś ludzi niespełna rozumu. Niedawno mówił mi mój uczeń, że jego dziewczyna, która się pcha w łóżko, a on postanowił się nawrócić, bo rzeczywiście zrozumiał swój błąd, zrozumiał, że ten grzech do niczego dobrego nie prowadzi. Ta dziewczyna mu powiedziała, ale twój Bóg ma fanaberię. I może rzeczywiście dla świata będziemy takimi dziwakami. Będziemy takimi nienormalnymi, no bo przecież czy trzeba tak być pobożnym? Przecież można żyć normalnie, jak to my mówimy potocznie. Po co to od razu i ten różaniec, i ta msza, i te soboty, i jakieś wspólne bycie, po co? Przecież można żyć normalnie. To takie ciekawe, normalnie. A z drugiej strony istnieje taka pokusa wewnętrzna, że człowiek stawia się wyżej nad tymi, że tak się wyrażę, nienawróconymi. Że może ma wrażenie, że teraz złapał Pana Boga za nogi i teraz funkcjonuje na innym poziomie i to wszystko jest Jego. To niech przykład Koryntian, niech przykład świętego Pawła, który głosił Jezusa, a jednocześnie uznaje się za najmniejszego, nie wskazuje nam, że źródło naszej mocy, źródło naszego powstawania, źródło naszego nawrócenia nie jest w nas. Że jest to moc Pana Boga. I wtedy człowiek zupełnie inaczej funkcjonuje. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Amen.